Kochani, ja z całego serca chciałem podziękować za waszą obecność tutaj i za to, że po prostu w taki sposób demonstrujemy umiłowanie ojczyzny, patriotyzm, ale też przywiązanie do szacunku wobec osób, które w tamtym czasie tylko dlatego właśnie, że byli Polakami, zostali po prostu represjonowani, zostali wywożeni. W taki sposób chciano zniszczyć polskość, chciano zniszczyć nasz naród, w taki sposób chciano zniszczyć po prostu naszą państwowość. Oczywiście się to nie udało, ale my musimy pamiętać, my musimy wspominać, my musimy też oddawać hołd i cześć tym, którzy jeszcze żyją i tym, którzy umarli. A tym, którzy żyją, chcielibyśmy też podziękować, bo pomimo choroby, pomimo wieku, zawsze uczestniczą z nami w uroczystościach. Pani Krystyno, drogie panie, bardzo serdecznie dziękujemy dla całego Związku Sybiraków, że jesteście państwo, jesteśmy wam wdzięczni, że jesteście żywą historią, żywym takim naszym pomnikiem i żywą pamięcią. Dziękuję młodzieży, dziękuję wszystkim dyrektorom. Niech żyje wolna Polska. Dzisiaj jestem szczególnie wzruszona, że tyle młodzieży pod polskimi sztandarami znajduje się pod tym właśnie krzyżem upamiętniającym naszą przeszłość, nasze bardzo ważne wydarzenie. Ja jestem jednym z nielicznych świadków tego, co się wydarzyło 13 lutego, 10 lutego 1939 roku. Ja byłam wywieziona co prawda w kwietniu, 13 kwietnia, czyli w następnej wywózce, ale ta 10 lutego była wywózką najstraszniejszą, ponieważ panował mróz, bardzo silny mróz, była przerażająca zima, noc, ciemno, to było okropne. Ja sobie mogę to tylko wyobrazić w tej chwili, bo przeżyć to było trudno. To był najstraszniejszy okres. Możemy dzisiaj przy tej okazji kolejnej rocznicy wywózki spotkać się, wspomnieć wielkie wydarzenie, tragiczną kartę z naszych dziejów i poczuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami, bo zdawaliśmy wtedy egzamin, bo nie wstydziliśmy się przynależności do naszej wspólnoty narodowej, byliśmy wierni zasadom chrześcijańskim i dzisiaj to pokazujemy. To, co przypominaliśmy przy okazji rocznicy Powstania Styczniowego. Raz po raz dochodziło w naszej wspólnocie do zrywów powstańczych, żeby ratować jeszcze te wartości, na których zostały wychowane poprzednie pokolenia, żeby poprzez te zrywy, że tak powiem, transmitować dalej w przyszłość te wartości, które są zawarte w kodzie kulturowym Polaków. Także cieszmy się, że możemy w wolnym kraju, dzięki ich ofierze, między innymi tych Sybiraków, bardzo elitarnej, przywódczej takiej grupie naszego narodu, możemy z tego kapitału korzystać i rozwijać się na tyle, na ile to jest możliwe w tej wspólnocie tutaj na ziemi sokolskiej i w naszej wspaniałej ojczyźnie.